Siema, dzisiaj trzeci filmik z serii Opisy gatunkowe. Dzisiaj pod lupę weźmiemy poecję Loterię Ornatę. Polska nazwa tego ptasznika to ptasznik zdobiony. Ptasznik ten nie jest polecany dla początkujących hodowców, jest polecany dla zaawansowanych, można by nawet rzec bardzo zaawansowanych hodowców. Pająk ten dorasta do 21-22 cm, w czym 7-8 cm samego ciała. Samce oczywiście są tutaj mniejsze. Nie będę teraz mówił o kolorach, ponieważ jest to bardzo bogato zdobiony ptasznik. Długość życia w przypadku samicy jest to 15 lat, za to w przypadku samca jest to max pół roku po ostatniej wylince. Ptasznik ten występuje w górskich lasach deszczowych na Sri Lance. Cechy szczególnej ciekawostki. Uważany za najbardziej nerwowego przedstawiciela swojego rodzaju, można hodować je w hodowlach grupowych po kilka osobników, lecz pomieszczenie w tym przypadku musi być dostatecznie duże i musi mieć sporo kryjówek i pokarm musi być podawany często i regularnie, aby pająki same nawzajem siebie nie zjadały. Gatunek ten występuje w dwóch odmianach barwnych, normalnej oraz niebieskiej. Trzymane w za wysokich temperaturach rosną mniejsze, często samce dojrzewają wtedy wcześniej, po ósmej wylince. Jak wszystkie gatunki z rodzaju Poecyloteria, posiada bardzo mocny jad. Terrarium powinno mieć 25 cm długości, 25 szerokości oraz 40 cm wysokości, co pokazuje nam, że jest to ptasznik typowo nadrzewny. Temperatura to 24-26 stopni, ze spadkiem nocnym 20-22 stopnie. Wilgotność należy utrzymywać na poziomie 70-80%. I to będzie w tym filmiku na tyle. Do następnego. Siemka.